I cześć, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Unturned. I tak, to jest zaraz kontynuacja poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku, dla tych co oglądają nie po kolei od razu, tylko sobie tak jest wrzucane, więc w poprzednim odcinku sobie zginęliśmy. Tak, zginąłem właśnie. Fuck, nie bij mnie, durniu. Co to? No nie, no teraz dostałem to. Teraz mi to niepotrzebne, ludzie. Zginęliśmy sobie i straciłem wszystkie przedmioty i one leżą sobie w mieście, czekają na mnie. A ja w międzyczasie chcę coś tu... O fuck. Jest plecak, ale mamy też skoczka. Nie ma tu jakiejś broni? Nie sięgnę po ten plecak, muszę tego gościa załatwić. Okej, zginął. I dubeltuwa z niego wypadła. A, wezmę czapkę. Okej. Może tu będzie kład? Jakby był kład, to by było świetnie. Już bym był ustawiony, prawdę mówiąc. Ale nie widzę kłada. Czyli nie ma kłada. Chcę jeszcze ten jeden domek odwiedzić, bo w domkach są najciekawsze właśnie rzeczy. Jeszcze gdzieś namioty powinny być, ale... Na namioty się już troszeczkę boję. Okej, mogę tu zaglądnąć. Kusza jest, świetnie. Zepsuty chleb. Fishing bottom. Sweterek. Coś ten purple shirt jest słaby. Sweterek jest lepszy. To jakaś czapka, to mi czapka niepotrzebna. Od razu sobie zrobię bandaż, żeby w razie czego mieć. Kuszę zabieramy i spadamy stąd. Bo tutaj już tak naprawdę wiele rzeczy nie... To jest chyba nawet taki ten, bez namiotów, więc jak namiotów nie ma, to całe gówno tu będzie rzeczy. I na piechtę zapylam do miasta. Taki jest mój plan. Jak tam moje skille? Skille, skille, skille. Wszystko poszło się walić. Kurde! By to drzwi ścisły. No nic, trzeba szybko biec, żeby mi czasem tam nie znikły itemy. Dobrze biegnę? Dobrze, w miarę najkrótsza trasa. Tu jest droga. Tak, biegnę sobie bokiem, bo może jeszcze tu coś spotkam fajnego. I na pewno się osiedlam tam właśnie, gdzie ten. Gdzie mnie tam wcześniej wywaliło, czyli gdzieś chyba w tym miejscu to było. Bo jest dość blisko właśnie. A jest bezpiecznie. Oczywiście jeśli się sam jakoś tam nie wkopię do śmierci. Ale ogólnie jest bezpiecznie, ogólnie mówiąc. A domek budować będziemy chyba nocą. Bo tutaj nie widzę już ratunku. Okej, gdzie ja tu wejdę do tego miasta? Którędy? Żeby jak najszybciej dotrzeć do tego... Ja tam na stacji benzynowej zdechłem, tak? Tak. Gdzie jest stacja benzynowa? Aha, fajnie, ja mam tylko strzelbę. Kurde! Jak tu przejść po cichu? No już się rzuca, już się rzuca. No przecież ja go nie zabiję po cichu. Ty, mam kuszę. Muszę kuszę ubrać. Kusza, kusza, kusza. To będzie najlepsza rzecz, jaka teraz mnie spotkała, ta kusza. Bo jak pozabijam sobie po cichu... No oprócz tego gościa, bo on jest... Tego zakatuję, nie zabiję. No właśnie. Co to wypadło? Nóż. Nie, noża nie chcę. Chociaż w tej sytuacji by był nawet korzystny. No świetnie, już się zaczyna ciemno robić. Mam przewalone. Aha, nie przeładowałem. Epicko. Dobra, cisnę po itemy i wypadam z tego miasta. Bo mi się już tu nie podoba. To jest pieseł, tak? Tego przyceluję, tak? Kusza jest tyle dobra, że ona nie zwabia innych, więc mogę sobie ich po cichu wybić i uciec.
I nie muszę wszystkich zwabiać na siebie. Widzę, że oni się już porespili, więc to nie jest za ciekawie. A ja nie pamiętam, jak stąd wyjść. Właśnie, flara. Muszę flarę sobie użyć, bo wiem, że one się do flary zrzucają chyba na flarę. Moje itemy czekają. Wezmę sobie do drugiej ręki flarę, albo po prostu swoje itemy zacznę zbierać. Uuuu! Moc zabawek. Okej, kilka się rzeczy zbugowało. O, 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 o. Jest bukłak. Okej, strzała mi tam została. A to jest kolejny zombiak. Kij, ja tankuję auto. Miejsca nie mam, fajnie. No tak, pistolecik mi się założył, co ja tu mam niepotrzebnego. Adrenalinę sobie zażyję. Aha, tu muszę jeszcze przestawić tutaj te rzeczy. Mleko sobie wypiję, nie jest za zdrowe też, ale co tam. Okej, zatankujemy auto do pełna. Oto. Fuck. Nie chcę tego używać. Jejku, rękami mam niezłe obrażenia nawet. Tylko nie wiem dlaczego... Kurde! Nie trafiłem w kuszę. To będzie straszne. Dobra, zabiję go. Szybko. Tankujemy auto i spadam stąd. Ściągnę mu branko. No, ekstra. Jestem świetny. Co ja mam założone teraz? Sweterek? Sweterek słaby. Sweterek przerobimy. Policyjne portki pewnie też są lepsze niż to, co mam. Tu mam 4x3. A w policyjnych mam 5 na ten, no to też spoko. Okej, szybko, ten bukłak. Gdzie jest ten bukłak? Tu. Od razu sobie wezmę drugi, bo tam widziałem. One są bardzo przydatne. Tankujemy auto i spadamy stąd. Nie wiem, czy nocy po prostu sobie nie zostawię włączonej gry, żeby to przeczekać. Ile tam już jest w aucie? 100! Dobra. Napełnię tym dwa bukłaki, żeby mieć pełne. I zjeżdżamy stąd. Coś czuję, że mi się zaraz auto jeszcze spierniczy. Ale mam teraz broni? Jestem wyposażony idealnie, tylko... Teraz którędy tam wyjechać? Zoom in. Ja jestem tutaj. Okej, czyli... Auto jest tak skierowane. Czyli co, w tą stronę mam jechać? Tak. Tutaj w lewo, w lewo. No i wyjadę na moją miejscówę, tak? No tak na to wygląda. Może by się tu osiedlić? Nie, to jest za blisko, tam jest lepiej. Nad wodą będę miał od razu rybki. Jak się nauczę łowić. Okej, to jedziemy. Się zębiaki rzucą, więc trzeba szybko jechać. I ciskamy. No to tędy, dobra, pamiętam już drogę. Dziwne, że mi się jeszcze auto nie dymi. Okej, i to gdzieś tutaj za tym. A tu sobie zjadę i... Tu będę miał miejscówę. Bezpiecznie, bezpiecznie, nic nie biegnie. No i jest już ciemno.
Także sobie może szybko zrobimy jakiś ten... Jakiś ognicho, żeby było jasno. Tylko tak, muszę ubrać sobie siekierkę. Siekierkę, żeby ubrać, to muszę sobie ściągnąć broń. Siekierka ma 4%. Więc może ja sobie ją najpierw naprawię. O ile mam takie możliwość? Mam. Siekiera, siekiera. Nie mam materiałów. Ekstra. To coś zaraz przerobimy na materiały. Co ja mam do przerobienia? Dwururka. Bardzo chętnie. Dwururki nie chcę. Naprawiamy siekierę. Bo jak ona jest zepsuta, to ma bardzo niską efektywność. Zetniemy sobie drzewo, zrobimy ognicho. Ale to się wolno rąbie. Jejku. Na drugiej mapce już mi na 3 hity idzie drzewo. Ale tutaj też tak będzie. Już teraz nie będę tam maniaczył, tylko tutaj będę grał. Więc będzie elegancko. Ile mogę tego wziąć? Wszystkie pozbierałem. Dobra, teraz ilu się robiło ognicho? Ognicho będzie tutaj. Z 5. Akurat. Świetnie. Idziemy teraz bliżej wody. Chociaż chyba nie wiem, czy będę aż tak blisko szedł tutaj. Żeby też za daleko wszystkiego nie było. Stawiamy ognisko. No i jakie światło jest. Zobaczmy, co mogę skraftować w jedzeniu. Jakieś dziwne jagódki. To jest w ogóle zdrowe? Super! Halucynogenne. Ekstra. Nie miałem też jakich jagódek zjeść, no. Aby to drzwi ścisły. Do dupy z takimi jagódkami. Ja chcę dom zbudować. Halo, ludzie. O, przeszło. Słabe. Słaby towar. Słabo dojrzałe. Okej. Drzewko się chwilę robi, niestety. Ale to nie problem. To nie problem, bo... Okej. Nie widzę nic. Tu jest jeszcze. To są patyki. Latarki chyba nie wziąłem z tego wszystkiego. No nie mam ani jednej latarki. To mam pograne już. W nocy. Będzie trzeba noc przeczekać. A, zrobię sobie podłogę przy okazji. Mam na to materiał. Flur. I podłogę postawimy tu. Oho, widzę, że sobie ładnie podłogę postawię. Za każdym razem mi kawałek utnie. Co, w wodzie mam postawić? Tak myślałem sobie właśnie trochę tak wodę obudować tutaj. No to tak wybierzemy najoptymalniejsze. I przez okno będę ryby łowił. To jest myśl. No akurat spasowało. Chwila, nie chcę tak. Chcę wyżej zacząć, bo jak później dojdę do wody, to będę miał całe gówno miejsca w domu. Bo do góry już wtedy bym nie poszedł. Okej. Albo jeszcze wyżej. Ognicho sobie przeniosę. Też na razie to mogę do rąbania drzewa sobie ognicho postawić, czyli na przykład tu. W nocy mam więcej klatek, super, powinienem tylko w nocy grać. Dobrze, te drzewa się nie jarają od tego. Jak tam z Explem sprawa? Mam 36. Mógłbym sobie cooking zwiększyć, wtedy bym mógł coś lepszego... A nie, nie mogę jednak. Overkill. Weźmiemy sobie chopping. Chop down trees faster, czyli outdoor skilla. I mam jeszcze na coś jednego. Random boost. Za 25. No spróbuję. Extra blood splatter. Co? Co to mi dało? Tutaj chyba coś. Nie.
Okej, nie wiem co to zrobiło. Chyba przewaliłem 25 expo. Robimy dalej. Okej, drzewko zrąbane. Walę od razu kolejne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak na razie nie jest najgorzej. Jakby ten, nie ten jeden zgon jeszcze. Jakby nie on, to by było tak pięknie. Okej, teraz coś tu widzę, ale dalej niewiele. Klocki idą w linii prostej, więc... Gdzie te pniaki w ogóle są? Do dupy. Bez latarki to nie idzie grać. Pozbieram patyki. No jeszcze piłki nie znalazłem, więc też lipa, skrzynki sobie nie zrobię. Tak uczciwie. Okej, przyniosę ognisko w tą stronę. To nie mówcie, że nie miałem miejsca na ognisko. Nie no, mam. Chyba tu był ten pień. Postawię gdziekolwiek, bo nic nie widzę. Okej, tu jest jakiś pienek. Tam mam tą wodę, tam tą kładkę, to tam idę z tym ognichem. Bo tutaj chyba już nie mam co zbierać. Bo takie kontury lekkie widzę, wy pewnie już nic nie widzicie, bo to jest zawsze jest ściemnione trochę. Przez YouTube. Nie, pal się, dobra. Teraz zrobimy sobie te podłogi jeszcze. A dwie zrobię. Jedna mi wypadła nawet. Okej, tu sobie dorobimy w ten sposób. Oj, tam do wody jeszcze jest kawałek, a tutaj bym miał taki domek. Bo to się, ta podłoga się wyrównuje do podłoża, więc będę miał tutaj dość, mogę sobie całe to jeziorko budować. I na środku postawię sobie to ognicho. Bo nie, tutaj drewno się nie pali, więc elegancko. Albo tutaj, żeby tak jednak trochę realizmu zachować. No! Klepiemy śpiwór i można spać. Tylko, że tu nie ma spania. Niestety, ale za to teraz będę się respił tutaj, jak spadnę. Jak tam mój shotgun? Trochę tych... trochę tej amunicji ma, ale ma ten celownik kiepski. Jakbym wziął celownik przy kuszy z jaki. Przy kuszy. To sa... jeszcze gorszy. To nie. Przy kuszy mogę coś wyjąć, bełta mogę wyjąć. Którego nie mam, zostawiłem go. Super, nie mam już w ogóle tych... No to jestem tak troszeczkę bezbronny, takie dziecię. To nic, zostaje mi chyba wędkę zrobić. I nauczyć się łowić ryby. Mam patyki, mogę robić wędkę. Zakładamy wędkę. Tylko muszę najpierw kuszę ściągnąć. Coś mam za dużo tej broni w tym momencie. Muszę albo zrobić skrzynkę, albo to coś przerobić. Aha, ja teraz nie będę widział, czy coś bierze. No spróbujemy na słuch. Choć to może być długo trwać. Szczególnie, że jeszcze ognisko tutaj huczy. Bierze coś, czy nie? Widzę kontur linii, tej kreski, tej żyłki. I tyle. Nic więcej. Niedobrze. Chyba nic nie weźmie. Coś złapię, ale to już późno. Czy to w ogóle wpadło do wody? Raczej tak. Dobra, zbieramy to. Nie ma co czekać. Mogę za czas przerobić na nasionka te śmieszne rzeczy. Zjem sobie batonika niezdrowego. Ale mi zdrowie pójdzie. 3% tylko w sumie ta choroba. 5% mam tego, dobra.
przerabiamy sobie na nasionka, tylko gdzie to się przerabiało? Tutaj jest nie to. Tu chyba, na końcu, no. Dokładnie tak. Potato. Coś jeszcze miałem, a jednak nie. Mógłbym sobie zrobić nawóz, ale... Ale nie, 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 nie. Zrobię sobie więcej bandaży. A jeszcze lepiej, bo zrobię sobie opatrunek. Tak, żeby było lepiej. Gdzie mam ten nasionko? Nasionko będzie gdzieś na początku i tak też jest. No, te łapki bierz. Aha, tu nie mogę sadzić, bo nie ma trawy. Super. No, w sumie jest sensowne. Jak tam noc? Środek nocy. No to następny odcinek zaczniemy o poranku. A tu jeszcze sobie chwilę, tak z 2 minuty posiedzimy. Co by tu porobić? Mam magazynek. Ja go wyjąłem? Tak, wyjąłem go. Może sobie go założę, żeby mi jednak mniej miejsca zajmowało. Okej. Tu nie wiem, jak się to nazywa, dźwignia czy coś takiego, to jest na polskie. To jest potrzebne, żeby podnośnik, w każdym bądź razie to ma być, powinien być. I to chyba tak jest, tylko że translator gogle to translator gogle. Także tego, mogę to wziąć już? Nie, jeszcze, już nie. I to jest służby, jak mi się auto przewróci, to mogę je podrzucić i jest ok. Także bardzo przydatna sprawa. Witaminki, co nie, to jest syrop. To też wszystko jest potrzebne. Takie fajne rzeczy już potrzebne pozdobywałem, tylko jeszcze piły nie mam. Do zwykłej, ręcznej. Mam opatrunek, mam jakiś syrop. Z żarciem krucho, ale to się ogarnie. Dobra, to chyba by było na tyle w tym odcinku, to nie ma co przedłużać. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już o poranku.